Mieliśmy takie sytuacje, że niektórzy z wnioskodawców kilkakrotnie złożyli takie wnioski przez system ePUAP. Oczywiście zgodnie z regulaminem rozpatrywany jest tylko jeden wniosek. Takie wnioski pozostałe muszą zostać odrzucone. Każdy taki wnioskodawca może starać się tylko raz. Więc jeżeli mamy listę, która teraz jest ogłoszona, jak również listy, które z pierwszego naboru, ponieważ to był drugi nabór, te listy są weryfikowane i jeden wnioskodawca może otrzymać tylko i wyłącznie jeden raz grant na kapitał obrotowy. Zatem nie ma możliwości otrzymania kilkukrotnie takiej pomocy i jest to przez nas szczegółowo weryfikowane. Tak samo jak weryfikowane są dokumenty rejestrowe, dokładnie sprawdzamy w tych dokumentach, jaka firma, jaki przedsiębiorca stara się o taki grant. Jest to po prostu bardzo dokładnie weryfikowane.